Drodzy, chciałbym powiedzieć, że ten czas, który ostatnio miałem, nie był łatwy dla mnie, dlatego że, jak większość z was wie, odeszła do Pana moja mama, o którą wiele lat się modliłem i był to dla mnie taki trudny czas. Muszę wam powiedzieć, że wiele lat się modliliśmy o nią. Mój tato jej zwiastował, później ja się nawróciłem, ale moja mama była zawsze taką bardzo skrytą osobą, która jakoś nie umiała się otworzyć na Ewangelię, chociaż była osobą taką bardzo pobożną, w sensie takim właściwego życia. I była dla mnie zawsze wzorem. Często tę miłość do Boga czy do nas okazywała w taki bardzo praktyczny sposób. Nie była osobą też wylewną i bardzo jakoś tak trudno nam było, czy mi dotrzeć do niej, żeby jakoś pociągnąć ją jeszcze do Chrystusa. I muszę wam powiedzieć, że modliliśmy się o to wiele lat, a już dożyła takiego wieku, że tak powiem, pięknego i muszę wam powiedzieć, że jakoś tak już byłem taki trochę zdesperowany i był taki okres stosunkowo niedawno, kiedy tak rozmawiałem z nią, kiedy zostałem tak dłużej, bo często ją odwiedzaliśmy i rozmawiałem z nią i mówię: mamo, chciałbym wiedzieć, gdzie będziesz? Mój tato jest w niebie, pokochał Jezusa, oddał swoje życie Jezusowi. Ja mu zaufałem i wiem, że będę z Jezusem, ale tak do końca nie wiem, co ty przeżywasz. Nie? Tak, była taka bardzo szczera rozmowa. Moja mama była zawsze taka bardzo skryta w wyrażeniu uczuć, emocji. I muszę powiedzieć, że mieliśmy taki dobry czas, kiedy mogła powiedzieć, że ona też potrzebuje Jezusa, wie o tym, że Jezus za nią umarł i że kocha ją i ona kocha Jezusa. Modliliśmy się jeszcze razem później. I muszę wam powiedzieć, że był to dla mnie taki dobry czas, chociaż jeszcze oczekiwałem, że Bóg da jej jeszcze tego czasu, tej takiej radości tutaj na ziemi, w sensie takiego wzrastania w Bogu. Wiecie, i kiedy w krótkim czasie Pan ją odwołał i ja byłem taki trochę, to było 3 tygodnie przeszło temu, byłem taki, no tak by mi prąd odciął ktoś. Tak się poczułem. Myślę, że odejście kogoś bliskiego dla nas jest często takie bolesne. Mimo, że w takim okresie paru lat mój tato odszedł tato i mama Reni i nie było to dla mnie coś nowego, ale to odejście mamy, mimo, że była, mam świadomość i pewność tego, że pojednała się z Bogiem, że jest własnością Jezusa, było to dla mnie trudne. I no różne myśli, nie? I w tym momencie muszę powiedzieć, że też Bóg nie zostawia nas w takich sytuacjach, w sytuacjach czy żałoby, czy w jakichś takich trudnych, nie zostawia nas samych, że chce nas pocieszać. I myślę, że tym najlepszą rzeczą, którą nam daje, to jest Boże Słowo, które nas pociesza, karmi, posila. Wiecie, i kiedy to było jeszcze przed pogrzebem mamy, czytałem sobie takie rozważanie, które na co dzień, to są inspiracje na co dzień Ziga Ziglara, akurat w tym roku czytałem to i tam było właśnie na niedzielę przed pogrzebem mamy, był fragment z psalmu 147, z 3 wersetu. Uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. W takim tłumaczeniu, które też czytam, z którego korzystam, to jest z Nowego Przymierza, jest napisane: jest lekarzem złamanych serc, jest tym, który opatruje ludzkie rany. Kochani, jak to przeczytałem, o tych takich pocieszających słów ze Słowa Bożego Bóg mi dał więcej, ale to było tak, bardzo mnie dotknęło. I ważny też był taki komentarz, który później był autora tego rozważania, który... No, byłem jakby aż zaskoczony, bo tak trafiało bezpośrednio do mnie. Autor tego rozważania pisał, że gdy doświadczamy utraty kogoś bliskiego, śmierci, odejścia, kiedy doświadczamy jakiejś ciężkiej choroby, wtedy często zadajemy sobie pytanie, dlaczego. I jest to takie ludzkie, że w takich sytuacjach, których nie rozumiemy, coś nas czasami nawet zaskakuje, zadajemy takie pytanie. Ale z tego, co autor tego jakby zachęcał, powiedział coś takiego, że
Nie jest to dobrą rzeczą, kiedy trwamy w zadawaniu tego pytania albo zadajemy sobie pytanie dlaczego, bo kiedy możemy nie otrzymać takiej odpowiedzi, kiedy nie będziemy mieć jakiejś odpowiedzi, może w nas zrodzić się zgorzknienie, złość, niepewność, coś, co będzie nas dołowało i niszczyło nasze życie. Jako przykład był też dany taki przykład misjonarki, nazywała się Elizabeth Elliot, zmarła chyba w zeszłym roku, jak tak później popatrzyłem. I to była osoba, która, myślę, że to było w 56 roku, czy już lata temu, kiedy wyszła za mąż, również za misjonarza, i jej mąż wyjechał na misję wraz z kilkoma osobami do Ekwadoru, do takich plemion, gdzie jeszcze nie dotarła Ewangelia. I żony tych misjonarzy zostały w Stanach i miały kontakt z nimi. I później przyszedł taka bardzo trudna informacja, że zdaje się, że 5 z nich zostało zamordowanych przez tych Indian i jednym z nich był jej mąż. I ona w takim ogromnym bólu, żalu przed Bogiem też zadawała sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Poświęcili swoje życie Bogu, jej mąż pojechał, żeby głosić Ewangelię. Nic się nie stało jeszcze dobrego, a już od razu zostali zamordowani. I wiedziała, że z tym bólem nie potrafi sobie poradzić sama i wołała do Boga. I Bóg jej po prostu dał takie proste słowo, prostą zachętę. Rób proste rzeczy, proste czynności, a ja będę leczył twoje rany i zranienia. I wtedy ona, to nie były rzeczy jakieś wielkie, zajęła się po prostu swoim domem, zajęła się gotowaniem, sprzątaniem, a Bóg uzdrawiał i leczył jej serce, jej zranienia, wyprowadził ją, nie wpadła w zgorzknienie i całe jej życie później było poświęcone Bogu. Była osobą, która była użyteczna, ona pisała jakąś tam książkę, nawet jest w tej chwili jakaś nowa, ale generalnie była osobą, która naprawdę, którą Bóg użył, dlatego że nie pozwoliło, aby zgorzknienie, żeby te rany, które powstały, ją zatrzymały przed Bożym działaniem. Nie zamknęła się przed tym i Bóg ją uzdrowił, jej emocje, jej zranienia. I muszę powiedzieć, że jest to takie bardzo ważne w naszym życiu. I jeszcze tak tydzień temu to bym chyba nie wspominał nawet, bo może by było mi trudno mówić o odejściu mamy, o tej sytuacji, ale tak pomyślałem, Boże, może jest też ktoś na tym miejscu, kto potrzebuje też takiej zachęty, że może coś straciłeś, może straciłeś jakieś marzenia, straciłeś kogoś bliskiego, może jest jakaś choroba, która cię dotyka, ale chcę ci powiedzieć, że w tym psalmie Bóg mówi do ciebie, że On uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany i że jest lekarzem złamanych serc. Chciałbym, żebyś wiedział o tym, żebyś, drogi bracie, siostro, drogi przyjaciel, wiedział o tym, że jest taka obietnica i że Bóg będzie leczył twoje rany i twoje zranienia i że wyprowadzi cię, tylko nie wpadaj w zgorzknienie, zniechęcenie. Nie jest to łatwe żegnać, powiedzmy, bliską osobę, bo czasami ja właśnie miałem jeszcze, kiedy się dowiedziałem gdzieś miesiąc temu od pastora, że mam usłużyć, że prosi mnie o usługę właśnie teraz na 20 marca. Miałem trochę inne plany i powiem szczerze, miałem taką swoją jakąś wizję, że oprócz tego, że powiem, że moja mama się zrobiła takie ważne kroki w jej życiu, że mam tą pewność, że spotkamy się razem, ale że też będę widział w jej życiu takie następne kroki wiary, że będzie się cieszyła tą radością z Bogiem. I to naraz tak mnie to trochę dobiło, nie? I muszę powiedzieć, że tak, no po prostu tak na ludzki sposób chciałem, żeby jeszcze była z nami, żebyśmy się mogli cieszyć z nią relacjami. I powiem wam, że tak zaskoczyła nas nasza Ania, która ma niespełna 7 lat, czy zaskoczyła. Ona zareagowała jak dziecko. Kiedy rozmawialiśmy, to było w piątek, kiedy mama odeszła wieczorem czy po pracy z nią i mówiliśmy jej, że babcia odeszła, że i Ania się tym jakoś w ogóle jakby nie przejęła, chociaż miała dobrą relację z babcią, zareagowała tak entuzjastycznie, mówi, no to babcia jest teraz z Panem Jezusem się wita. Ja tak patrzyłem, ja tu miałem swoje plany jakieś jeszcze wobec mamy. A Ania już widziała tą inną perspektywę.
I mówi, no to ona teraz z dziadkiem Jankiem się będzie teraz spotykać, nawet drugiego dziadka Janka i babcię Helenkę i będą sobie opowiadać, będą sobie rozmawiać. Była tak podekscytowana tym, że tak się wręcz zawstydziłem. Myślę, Boże, ja tu miałem jakieś takie plany doczesne, bo chciałem, żeby jeszcze była z nami, żeby jeszcze coś tam wspólnego było, żebym mógł widzieć jej jakiś taki wzrost za Bogiem. A Ania już się cieszyła perspektywą i mówi, no to babcia teraz jest w białej sukni, skacze, śpiewa sobie. Ania była tak podekscytowana tą perspektywą i muszę powiedzieć, że wtedy mnie to po prostu tak jakoś tak zaskoczyło, bo ja widziałem tą doczesność, moje jakieś oczekiwania jeszcze, jakieś takie może marzenia w stosunku do tego, a ona widziała już inną, lepszą rzeczywistość mojej mamy. I muszę powiedzieć, że czasami dzieci nas tak potrafią zaskakiwać swoją wiarą, taką ufnością i jestem Bogu też za to wdzięczny, że podnosi przez takie rzeczy. I myślę, że moje zwiastowanie będzie troszeczkę do tego jakby zbliżone. Też czytałem jakiś czas temu taką historię człowieka, którego ojcem był kaznodzieja. Działo się to w Stanach Zjednoczonych. I on jako mały chłopiec jeździł z nim na te ewangelizacje, które były u nich tam w zborze. I jako chłopiec słuchał różnych świadectw. Jego ojciec bardzo często przytaczał różne takie budujące historie różnych ludzi. I opowiadał też właśnie sytuację, takie świadectwo człowieka, który wiele lat odrzucał Boga. Nie chciał słyszeć o Bogu, modliła się o Niego cała rodzina, modliła się o cała wspólnota za Nim, a on był cały czas przeciwny Bogu, on nie chciał słyszeć o Bogu. I kiedy już był w podeszłym wieku, już naprawdę starszym człowiekiem, pewnego dnia zjawił się w kościele na ewangelizacji właśnie tego kaznodziei i odpowiedział wtedy na wezwanie, modlił się, pokutował, cieszył się ze zbawienia, a później zaczął płakać. Zaczął płakać rzewnie i to, co jedyne powiedział, zmarnowałem. Zmarnowałem swoje życie, straciłem lata. Kochani, to tego młodego chłopca tak bardzo poruszyło, że zapragnął, aby jego życie nie było zmarnowane. I ja sobie też tak zadałem pytanie, czy my jako dzieci Boże, czy też możemy marnować swoje życie? Czy możemy w jakiś sposób powodować to, że swoim życiem, swoimi decyzjami gdzieś to nam życie tak umyka, a rzeczy najważniejsze gdzieś tam zostają? I chciałbym też wam zadać pytania, takie może sobie pytanie. Często na pogrzebach zadają sobie takie ludzie pytanie albo mówią o zmarłym, to, co jak go zapamiętali, co było najważniejsze w jego życiu, jak patrzą na jego życie i często są podkreślane te zasługi i takie różne dobre rzeczy. Wiecie, to pytanie zadaliśmy sobie też na naszej grupce. Ono tak jest, no może, czy ważne, ale też zmusza do myślenia. Co chcielibyśmy usłyszeć na swój temat, na swoim pogrzebie, a jak myślimy, co byśmy usłyszeli? Czy jaka jest ta rzeczywista odpowiedź? Czy by to były jakieś zasługi, że czegoś dokonaliśmy? Czy ktoś o nas by powiedział, że wnieśliśmy w jego życie jakąś radość, że poznał przez nasze życie Jezusa Chrystusa, zbliżył się? Wiecie, możemy sobie powiedzieć, no nieważne co ludzie mówią, najważniejsze, że Bóg, co o Bóg o nas powie. Ale to pytanie, co o nas ludzie mogliby powiedzieć na naszym pogrzebie, ma też taki głębszy sens, bo zmusza nas do takiego zastanowienia, jakie jest nasze życie dzisiaj. Czy go marnujemy, czy nasze życie tak przebiega sobie mimo woli i żyjemy tylko od pierwszego do ostatniego, walczymy o różne sprawy, o swoje finanse i tak dalej, o swoją rodzinę. Czy w tym wszystkim jest pasja dla Boga najważniejsza? Myślę, że to, do czego nas Bóg stworzył, to do tego, abyśmy chwalili swoim życiem Jego i tę chwałę przekazywali innym. I chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz taki fragment z Księgi Izajasza. Do północy powiem, wydaj,
a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchy, chociaż mają uszy. Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. Kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przeszłych wydarzeniach? Niech postawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu i aby słyszano i mówiono, to prawda. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem i że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja jedynie, ja jestem Panem i oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was. I wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, a ja jestem Bogiem. I nadal Nim będę i nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki, gdy ja coś czynię, któż to zmieni. Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski. Kochani, do tego nas Bóg powołał, abyśmy swoim życiem, swoimi słowami innym wskazywali na Jezusa, abyśmy mówili im o Bożej łasce, o Bożym przebaczeniu, abyśmy mówili o tym, kim dla nas On jest. I myślę, że o tym dobrze wiemy. Jest to takie też równoznaczne z tym takim słowem, z tym nakazem misyjnym z Ewangelii Marka 16:15. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Wiecie, to jest to, do czego Bóg nas powołał. I abyśmy głosili Ewangelię, zwiastowali. Abyśmy nie pozwolili, aby inne rzeczy nas zdominowały. I kiedy o tym myślałem, na ostatniej grupce czytaliśmy też takie fragmenty, bo rozpoczęliśmy aby ten taki cykl o naśladowaniu Chrystusa, z ten fragment, który pokazywałem poprzednio, Więcej niż fan. I tam było taki ostatnio fragment, gdzie czytaliśmy o powołaniu Mateusza. A gdy przechodzili, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle i rzekł mu, pójdź za mną. I wstał i poszedł za nim. A kiedy potem siedział przy stole w domu jego, siedziało z Jezusem i jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za nim. A gdy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów jego, czemuż jest celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. I czytaliśmy takie trzy fragmenty o powołaniu Mateusza. Jego imię było też Lewi, był synem Alfeusza, był celnikiem i poszedł za Jezusem. Jego życie zostało odmienione. Wiecie, ale w tym wszystkim zadaliśmy sobie pytanie, co nas w tym fragmencie uderza. Bo mnie na przykład zastanowiło to, i myślę, że innych też, co było takiego w Panu Jezusie, że tak ci grzesznicy lgnęli do Niego? Odpowiedzi mogą być różne. Myśmy też sobie odpowiadali, że widzieli cuda i znaki, że nie potępiał ich. Ale ja myślę, i do tego doszliśmy, i nie tylko ja, że to, co pociągało w Jezusie właśnie tych grzeszników, to była Jego miłość. I myślę, że to jest to, co w naszym życiu też powinno być widoczne. Jeżeli chcemy pociągać Jezusa, do Jezusa innych, to też w naszym życiu musi być miłość do tych, którzy są zgubieni. Bo bez tego to jest po prostu puste. Nie ma w tym życia. I też tydzień temu, kiedy były dni skupienia, brat, który tutaj składał świadectwo, Mirek, jedna z sióstr o tym przypomniała i później śpiewał, on też mówił to, co go tak bardzo poruszyło. Był alkoholikiem, wychodził z jakiegoś baru na jego drodze stanął Paweł z Wisły, który go mocno objął, coś mu powiedział, synku i tak dalej, modlił się z nim. I to, co go tak bardzo poruszyło, to, że taki wielki chłop modlił się na nim, a łzy mu kapały na jego głowę. Kochani, to poruszyło jego serce, dotknęło. I to jest to, co
czego Bóg też chce, aby w naszym życiu aby było takie widoczne, aby miłość do tych, którzy giną, była tym takim najważniejszym motywem w naszym życiu. Oczywiście posłuszeństwo wezwaniu Bożemu, to, że pokochaliśmy Jezusa, ale też miłość do tych ludzi. I kiedy się nad tym tak zastanawiałem, no łatwo powiedzieć, no nie zawsze potrafimy wszystkich kochać. Co zrobić? Czy to tak łatwo przychodzi? Nie zawsze są ludzie, którzy nam odpowiadają, są na przykład jakoś tak trudni dla nas, może weszli w jakiś tam konflikt z nami. I muszę wam powiedzieć, kiedy dzisiaj rano jeszcze tam coś się przygotowaliśmy do wyjścia, a Ania czytała swoje rozważania takie na głos, ją prosiliśmy. I tam było coś takiego napisane, że jedno z dzieci nie potrafiło kogoś pokochać, bo ten mu ktoś tam znalazł za skórę. Nie potrafiło i mówiło komuś tam, chyba rodzicowi, że ona nie potrafi pokochać. Chce, ale nie potrafi pokochać. I co zrobić? No. I wtedy ci rodzice mówili, posłuchaj, poproś Pana Jezusa, żeby to On pokochał przez Twoje życie, żeby On pokochał tę osobę. Nie wiem, czy się jasno wyraziłem, że to dziecko miało po prostu poprosić, Panie Jezu, ja nie potrafię, ale chcę, żebyś to Ty kochał przeze mnie mojego kolegę, którego ja nie potrafię pokochać. I zaistniała wielka zmiana w życiu, w relacjach między tymi dziećmi. Coś się zmieniło. To dziecko nie potrafiło samo tego uczynić, ale kiedy pozwoliło, aby to Jezus przez jego życie kochał to naraz się okazało, że potrafi, bo to Bóg zmienił. To Bóg zmienił to nastawienie, zmienił to dziecko i te wzajemne relacje. Może otwórzmy sobie też taki fragment z Mateusza 5:16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Kochani, to, że mamy mówić o Jezusie, to jest podstawa, ale nasze czyny, takie czyny miłości, to jest to, co powinno współgrać w naszym życiu. Że to nie tylko słowa, ale czyny. Kiedy nie ma mówienia o Jezusie, to same czyny czasami też nie wystarczą. A samo mówienie też nie jest do końca właściwe. I to, żeby kochać, żeby żyć tak, żeby inni mogli przychodzić do Jezusa, jest też związane z tym, jak my żyjemy, jak czym się karmimy. I w psalmie takim 37 jest taki fajny werset, który bardzo często lubimy czytać. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Wiecie, to jest taki werset, który większość z nas zna i na pewno nieraz łapała się tej obietnicy, bo czegoś potrzebowaliśmy, o coś się modliliśmy i tu jest rozwiązanie. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Ale ja bym chciał, bo to by trzeba było cały ten fragment przeczytać, ale ja bym chciał powiedzieć, że kiedy rozkoszujemy się Bogiem, Nim samym, to Bóg będzie też zmieniał nasze pragnienia, może nasze marzenia, że to czasem my mamy jakieś niewłaściwe pobudki, niewłaściwe jakieś oczekiwania, niewłaściwe aspiracje, a kiedy będziemy się rozkoszać Bogiem, bliskością z Nim, relacjami z Nim, w modlitwie, w czytaniu Bożego Słowa, to wtedy Bóg będzie zmieniał nasze nastawienia, nasze pragnienia. I myślę, że to jest takie bardzo ważne, bo nie chodzi o to, że mamy zabiegać tylko o swoje rzeczy, ale żeby Boża wola w naszym życiu się działa. Bo Bóg stworzył mnie i ciebie, byśmy żyli taką jedną wszechogarniającą, wszystko przemieniającą pasją. Pasją, by oddawać chwałę Bogu przez rozkoszowanie się Nim, przez szukanie Go i ukazywanie tej wspaniałości we wszystkich sferach swojego życia. Tak sobie to zapisałem, tak dość skomplikowanie, ale o to mi chodzi, nie? Że kiedy rozkoszujemy się Bogiem na co dzień, kiedy żyjemy blisko Niego, to Bóg zaczyna zmieniać nas. A to, że
jest kimś takim dla nas najważniejszym, to w tym momencie powoduje, że zaczyna przemieniać nasze życie, dotykać, mówić do nas. Ale chciałbym jeszcze podkreślić coś takiego, że jeżeli chcemy usiłować ukazać przez nasze życie wspaniałość Boga, a nie znajdując jednocześnie w Nim radości, to wszystko to będzie, co będziemy mieć do pokazania, to będzie taka obłudna fasada. Jeżeli w naszym życiu nie będzie tej radości z życia z Bogiem, to choćbyśmy co nie mówili, chociaż Pan Bóg może w różny sposób zadziałać, może dotknąć przez słowo, a my w ogóle możemy, że tak powiem, nie do końca mieć z tym w ogóle, możemy być zaprzeczeniem, wierzę w to, ale wiem, kiedy my, rozkoszując się Boga, doświadczamy w swoim życiu radości i żyjemy takim radosnym życiem, Bóg przyznaje się do takiego świadectwa przed innymi. A z drugiej strony, jeżeli doświadczamy tej takiej Bożej radości w swoim życiu, a nie mówimy o tym innym, no to coś jest też nie tak. To znaczy, że nasza fascynacja Bogiem, to albo sami siebie oszukujemy, albo ta fascynacja Bogiem nie jest prawdziwa. I powinniśmy myśleć nad tym, co jest nie tak. Bo Bóg stworzył nas do tego, abyśmy przeżyli życie w sposób, który należycie ukazuje Jego wielkość, piękno i nieskończoną wartość. Myślę, że będąc szczęśliwi w Bogu, kiedy jesteśmy radośni, w taki sposób najlepszy oddajemy Bogu chwałę i wywyższamy Jego życie. Pamiętam jeszcze ileś lat temu, kiedyś chyba Teleekspres oglądałem, była taka sonda robiona na ulicach chyba Katowic nawet i ludzie, i reporter pytał ludzi, co jest dla nich szczęściem. I tam były różne rzeczy, rodzina, no wiele rzeczy, najczęściej rodzina i różne spełnienia i tak dalej. A jedna osoba powiedziała taki werset, który jest zapisany w Psalmie 73:28. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Wiecie, to było lata temu, ja to zapamiętałem wtedy i cały czas to mam jakoś tak przed swoimi oczami, takimi duchowymi. I chcę powiedzieć, że to jest wielka, wielka prawda. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. I chciałbym sobie teraz zadać to pytanie. Mówiłem o pogrzebie, o tych różnych rzeczach, jak patrzymy na swoje życie. Chciałbym sobie zadać pytanie, czy w moim życiu jest pasja dla Jezusa? Muszę powiedzieć, w tym okresie takim, kiedy mama odeszła, to byłem tak, jakoś tak, no byłem trochę dobity i muszę powiedzieć, że jak tak myślałem, Boże, no jak ja mam komu mówić świadectwo, mi się już nie chce. No jakoś tak byłem zniechęcony, ale Bóg podniósł, uzdrowił, mogłem się cieszyć, bo wiem, że szczęściem, moim szczęściem jest być blisko Boga. Kiedy myślałem o tym dzisiejszym, takiej mojej krótkiej usłudze, cały czas za mną chodziła taka pieśń, piosenka, myślę, że oazowa, ale którą też znamy. Niektórzy, co prawda Janusz mówił, bo jak zapytałem, czy zna piosenkę taką jak w uczniowskim zeszycie, no Janusz tak mówi, no w jakimś zeszycie jest zapisana, ale chyba nie. Kochani, ale chciałbym może przeczytać, myślę, że wielu z nas tę melodię zna, słowa zna, nie będę śpiewał. Jak w uczniowskim zeszycie jakieś trudne zadanie, takie trudne jest życie, wielki znak zapytania. Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać? Druga zwrotka. Każdy musi odnaleźć swoją własną odpowiedź. Tylko ten jest szczęśliwy, kto dowiedział się raz. Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać. Trzecia zwrotka. Kochać co dzień od nowa, kochać coraz goręcej, zawsze być blisko Boga, razem iść z Nim przez świat. Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, to prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać.
oddać Bogu swe życie, aby On w Nim panował, wielbić Go coraz więcej, po tę chwale z Nim żyć. To jest moja taka dedykacja dla was. Oddać Bogu swoje życie, każdego dnia oddawać swoje życie Bogu, powierzać w modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, każdą dziedzinę swojego życia, aby On mógł w moim życiu panować. Wielbić Go mam coraz więcej, a później będę z Nim. Kochani, tego wam życzę. Tego wam życzę, aby Bóg panował, był największą pasją naszego życia. Możemy mieć wiele pasji, wiele marzeń. Pasje nie są złe, jakieś hobby. Ja mówię ostatnio góry, które są jakąś tam moją pasją. Ale chcę wam powiedzieć, że tych pasji może być więcej, to mogą być dobre. Ale jeżeli największą, najważniejszą pasją, przy której te inne nasze zainteresowania powinny blednąć, jeżeli tą pasją nie będzie Pan Jezus, to nasze życie będzie marnowane, będziemy tracone. I kiedyś może być tak, że u schyłku swoich dni powiemy, znając nawet Jezusa wcześniej przez wiele lat, możemy powiedzieć, mogło być inaczej, może zmarnowałem wiele czasu i nie chciałbym, żeby tak było w moim życiu. Chciałbym, żeby Jezus był pasją mojego życia, moim pragnieniem, moim marzeniem i też moim szczęściem i tego wam życzę. Chciałem dodać też, tak na początku mówiłem, że kiedy czytałem o tym, że nasz Pan nas zawiązuje nasze rany i tak dalej, i czasami pewne rzeczy chcielibyśmy, tak jak ja z mamą, jeszcze coś jeszcze przeżyć, coś jeszcze zmienić. Taka myśl mi jeszcze przyszła, że może jest w naszym życiu coś takiego, że Bóg nas do czegoś zachęca, abyśmy się pojednali z kimś, może z Bogiem, tą najważniejszą rzecz, abyśmy oddali Jemu swoje życie, a ciągle o to odkładamy. Może mamy się pojednać z kimś z naszych bliskich, a ciągle odkładamy i czekamy i modlimy się, a nie robimy żadnych kroków. Może mamy o coś zawalczyć, o bliską osobę, w modlitwie, w poście, a tego ciągle to odkładamy. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj jest czas, abyś wrócił do tego, abyś zaczął się o to modlić, bojować. Bo może być czas, że już będzie za późno na pewne zmiany, a Bóg daje, zachęca cię, ja chcę cię zachęcić do tego, abyś nie odkładał pewnych marzeń, żebyś nie mówił, tyle lat się modliłem i nic nie potrafię z tym poradzić. Może zrezygnowałeś z kogoś albo z naprawy jakiejś relacji. Bóg chce dzisiaj uleczyć relacje, uzdrowić, chce zmienić. I tym już bym naprawdę chciał zakończyć. Niech was Bóg błogosławi. Thank you.